Państwa bardzo serdecznie. To jest Dziennikarski Poker. Państwa i moim gościem jest pan minister Piotr Naimski, a w drugiej części programu porozmawiamy z Tomaszem Duklanowskim na temat akcji CBA w sprawie tak zwanej afery kopertowej. Witam, panie ministrze. Dzień dobry państwu. 44 lata temu powstał KOR, Komitet Obrony Robotników. Był pan współzałożycielem KOR-u. Skąd w ogóle pomysł powstał, bo sporo jest przekłamań na ten temat. A czy to było tak, że po prostu wsiedliście w pociąg i pojechaliście do Radomia, jak zobaczyliście, co się dzieje? Pani redaktor, po pierwsze jest tak, że mamy 44. rocznicę wydarzeń czerwcowych w Polsce, czyli protestu, wielkiego protestu robotniczego, który spowodował falę represji ze strony komunistycznych władz wówczas w tamtej Polsce, który spowodował wręcz ofiary śmiertelne w Radomiu. I ten protest rozlał się na cały kraj. Był spontaniczny. W kilkudziesięciu miejscach w Polsce równocześnie robotnicy wystąpili. Zaczęło się w Ursusie i w Radomiu. Ten protest i represje po nim spowodował, że w środowisku warszawskim, pierwsze warszawskie drużyny harcerzy, początkowo to nasze środowisko zaczynało, zrodził się pomysł zorganizowania pomocy dla ludzi represjonowanych, dla rodzin przede wszystkim, tych, którzy zostali aresztowani, którzy siedzieli w więzieniach. I to był początek. Może warto sobie uzmysłowić, co to znaczy 44 lata. Bo my mówimy o historii w tej chwili, już faktycznie rzecz biorąc, o historii Polski, o historii naszego kraju. Niektórzy odeszli. To jest tak, że w 1907 roku minęły 44 lata od powstania styczniowego, a w 1964 roku minęły 44 lata od wojny 20 roku. To jest ta perspektywa w czasie, prawda? I oczywiście można w tej chwili rozważać, analizować, na ile te wydarzenia czerwcowe, protest czerwcowy 1976 roku i zorganizowanie oporu społecznego w sposób jawny, po raz pierwszy od długiego czasu w Polsce, oporu przeciwko komunistom, na ile to miało znaczenie i wpływ na dalszy bieg zdarzeń. Panie ministrze, ale przecież mieliście w pamięci grudzień 70, jatkę na Wybrzeżu, masakrę na Wybrzeżu. Oczywiście, że tak było. Nasi koledzy, Antoni Macierewicz na przykład w pierwszym rzędzie, brali udział w 68 roku w wydarzeniach marcowych, organizując strajk na uniwersytecie. Mieliśmy w pamięci oczywiście masakrę na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. I to było 6 lat później? To było przed chwilą, można powiedzieć, wtedy dla nas. A równocześnie było to doświadczeniem, które spowodowało, że Komitet Obrony Robotników organizowaliśmy w inny sposób. Doszliśmy do przekonania, że trzeba stworzyć jawną organizację i postawić służbę bezpieczeństwa i władze polityczne, komunistyczne przed dylematem nie policyjnego reagowania, tylko politycznego reagowania. I to nam się udało. To można powiedzieć, że jest sukces tamtego okresu, tamtego lata i jesieni tamtego 1976 roku. KOR rzeczywiście powstał 23 września 1976 roku.
Jego historia założenia to jest osobna rzecz. Polecamy Państwu książkę pani dr Justyny Błażejowskiej właśnie na temat KOR-u. Tak, Justyna Błażejowska napisała książkę pod tytułem Harcerską drogą do niepodległości i to jest naukowa praca historyka. Jeżeli się są Państwo ciekawi, bo to jest bardzo, oprócz tego, że to jest ciekawa praca historyka, to jest bardzo ciekawie napisana ta książka, bardzo dobrym językiem, więc zachęcam Państwa do lektury. Później był KOR, później były WZZ-y, później była Solidarność. To było to otwarcie się. KOR otworzył pewną bramę, prawda? To jest, to rzeczywiście z perspektywy czasu tak można interpretować, czy po prostu uznać, że tak było. KOR był, no można powiedzieć, prekursorem działań politycznych, opozycji w tamtym PRL-owskim czasie, jawnych działań antykomunistycznej opozycji. To było zwycięstwo, można powiedzieć, takiej myśli niepodległościowej, która przecież nigdy nie zaginęła w Polsce, także w tym okresie władzy komunistycznej. Ten nurt niepodległościowy znajdował różne swoje wyrazy. Myśmy też także mieli w pamięci doświadczenie ruchu z początku lat 70. Oczywiście protesty robotnicze, 56 rok i właśnie i 70 rok, ale w sposób zorganizowany, z myślą, że to jest element, który będzie prowadził do niepodległej Polski, to można powiedzieć, że w tym sensie KOR był po prostu ważny. Tak mi się wydaje, chociaż Panie tak ministrze, mówię, bo brałem w tym udział te 44 lata temu i trochę mi jest nieswoje o tym mówić w ten sposób. Panie ministrze, jak rozmawiałam przy okazji rocznicy podpisania porozumień sierpniowym z Krzysztofem Wyszkowskim i z Andrzejem Rozpłochowskim, nazwisk nie trzeba rekomendować, działacze opozycji bardzo znani, oni zwrócili uwagę na jeden fakt, że protesty robotnicze, to też pan powiedział, panie ministrze, że to była ta siła napędowa, nie intelektualiści, nie żadne odezwy, tylko robotnicy, którzy zaprotestowali najpierw w 56, później w 70 roku i w 76. To jest prawda, ale równocześnie jest tak, że ten nurt myślenia o niepodległości, jego takim przykładem i człowiekiem, który reprezentował ten nurt przez cały czas swojej działalności, był premier Jan Olszewski. Dlatego powiedziałam na początku naszej rozmowy, że już niektórzy odeszli, właśnie nie pan premier. To jest rzeczywiście ważny bardzo element i kiedy złożyły się te dwa nurty, ten społeczny, można powiedzieć, oddolny, spontaniczny. Polacy nigdy nie zrezygnowali z niepodległości. Przecież tak jest. I tak jest do dzisiaj. I nigdy nie zrezygnujemy z tego. Ale również z takim przemyśleniem, z analizą sytuacji, która prowadziła do wyboru konkretnych działań i konkretnej drogi. Połączenie tych dwóch elementów no zaowocowało rzeczywiście dalszymi działaniami. Można powiedzieć, że te nasze usiłowania, one stały się komplementarne w stosunku do tego, co się stało podczas wizyty Jana Pawła II w 1979 roku w Polsce, bo to był przełomowy punkt. Później mamy 89 rok, okrągły stół wcześniej, ustalenia okrągłostołowe i nierozliczenie ludzi odpowiedzialnych za Radom, ludzi odpowiedzialnych za masakrę na Wybrzeżu,
Był pan szefem Urzędu Ochrony Państwa. Nie udało się wtedy przeprowadzić lustracji. Ci ludzie są w dalszym ciągu bezkarni. Teraz mamy kolejną odsłonę, kiedy bronią swoich emerytur. Znaczy, to jest jeden ze skandali, które obciążają po prostu 30 lat Polski po 89 roku. Sytuacja, w której byli ubecy mają korzystać z przywilejów i profitów wynikających z ich działalności w organizacji przestępczej przecież, to jest skandal. To jest skandal i te orzeczenia, które w tej chwili są w tej sprawie podejmowane, one, no, mam nadzieję, że nie zostaną utrzymane. Czekamy na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, proszę państwa, bo jeszcze Trybunał ma się zająć tą sprawą. To jest bardzo ciekawe, jaki w ogóle będzie konstrukcja prawna po tym wszystkim, po orzeczeniu Trybunału. Przez wiele lat nie można było nawet dostać akt ludzi z milicji, z SB, z Radomia. Ci, którzy byli na przykład odpowiedzialni za ścieżki zdrowia. Znaczy, to jest kwestia, no, tych zaszłości, tak bym to powiedział, czy niedokonań, czy braku dokonań w tym, co historycy już w tej chwili nazywają procesem transformacji od komunizmu do normalności. My ciągle nie jesteśmy w normalności, jak się okazuje, po 30 latach, dlatego że te orzeczenia chroniące ubeków to nie jest normalność polska. Jeszcze jest jedna ważna rzecz, to zmierzanie ku normalności, o którym pan mówi, to jest również uniezależnienie się od Rosji. Gaz, bardzo ważna sprawa. Kiedy będziemy wolni? Pani redaktor, ta strategia uniezależnienia się od dyktatu rosyjskiego w dostawach gazu jest realizowana konsekwentnie. Jesteśmy na dobrej drodze, ciągle zgodnie z przyjętym harmonogramem do tego, żeby zakończyć ten projekt w 2022 roku, za dwa lata, tak, będziemy mieli połączenie przez Bałtyk, Danię z Norwegią, będziemy mieli rozbudowany gazoport w Świnoujściu. Ten problem zostanie rozwiązany. Ale mamy jeszcze jeden problem, który być może też zostanie rozwiązany. Nord Stream 2. Jak pan ocenia, panie ministrze, czy rzeczywiście uda się zahamować tę budowę? To jest ten projekt polityczny, faktycznie rzecz biorąc, rosyjsko-niemiecki, ugruntowujący współpracę gospodarczą, ale także i polityczną oczywiście, czy może przede wszystkim polityczną, a potem gospodarczą pomiędzy Rosją i Niemcami, z pominięciem Polski i wbrew polskim interesom, i wbrew interesom wielu krajów europejskich, w szczególności tych krajów na południe od Polski, dlatego że ten gaz z Nord Streamu II przeznaczony jest dla środkowej Europy na południe od Polski. W tej chwili budowa jest zatrzymana i sankcje amerykańskie, które zostały nałożone na firmy uczestniczące w budowie, okazują się być skuteczne. Decyzja o kontynuowaniu tej inwestycji jest w Berlinie. Wydaje się, to są odgłosy publiczne, media niemieckie, wypowiedzi niektórych polityków niemieckich świadczą o tym, że tam rzeczywiście wróciła dyskusja na temat zasadności tego projektu. No i oby przeważył zdrowy rozsądek, dlatego że z punktu widzenia Niemiec kontynuowanie tej inwestycji jest wbrew niemieckim interesom długofalowym, tak ja uważam. Dlaczego? Dlaczego pan tak uważa? Dlatego, że przywróci obawy wśród Europejczyków, obawy dotyczące pozycji i roli Niemiec w Europie. Pozycji dominującej i dyktatorskiej i nie liczącej się z interesami partnerów. A sprawa Nawalnego, próba zabójstwa, bo to nie mówimy o próbie otrucia, tylko to była próba zabójstwa, użycie nowiczoka, wiadomo, że mogło skutkować śmiercią.
Czy ta sprawa nie wpłynie również na zahamowanie, pana zdaniem, budowy? To nie jest pierwszy przypadek, kiedy Rosjanie bądź zabijają, bądź usiłują zabić niewygodnych dla siebie ludzi. I było już kilka takich momentów w ostatnich latach, kiedy opinia publiczna, a także i polityczna niemiecka mogła zareagować i nie reagowała. W przypadku Nawalnego ta reakcja jest. Być może jest to dowód na to, że w niemieckich elitach dokonuje się jakaś zmiana taktyki wobec Rosji. Gdyby tak miało być, to dobrze. To by znaczyło, że Nawalny, któremu życzymy zdrowia i szybkiej rekonwalescencji, ale że jego przygoda na szczęście dobrze zakończona. Zakończy się dobrze i będzie skutkowała pozytywnymi posunięciami. Pani minister, Anna Fotyga wielokrotnie przedstawia raporty na temat lobbystów rosyjskich. Czy nie obawia się pan, że tutaj w tej sprawie Nord Stream 2 zadziałają lobbyści rosyjscy? Pani redaktor, lobbyści rosyjscy działają w Europie, także w Polsce, bez przerwy. Także a gdzie w Polsce działają? To nie jest kwestia... No, na przykład mało kto wie, czy może pamięta o tym, że Gazprom fundował stypendia na polskich uczelniach dla doktorantów. No przepraszam bardzo, co to jest, jak nie działalność lobbystyczna rosyjska w Polsce? Także musimy się przyzwyczaić do tego, ale musimy się też nauczyć z tym nie żyć, tylko skutecznie niwelować tego typu wpływy. To też, pani redaktor, nasza strategia dywersyfikacji źródeł i kierunków dostaw gazu jest realizowana zgodnie z planem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był pan minister Piotr Naimski, a ja zapraszam, żebyście pozostali państwo z telewizją Republika, bo za chwilę rozmowa z panem Tomaszem Duklanowskim. We'll be right back.